Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Krótko i Zwięźle. Dzisiaj zajmiemy się zbrojeniem gum. Jest to poradnik dla totalnie początkujących, dlatego pokażę Wam to od totalnej podszewki, jak się to wszystko robi, jak się do tego zabrać. No i czego nam potrzeba? Na pewno główkę, na pewno guma. Warto jest sobie dobrać odpowiedni rozmiar haka pod rozmiar naszej gumy. No i dobra, od czego tutaj sobie zaczniemy? Patrzcie. Bierzemy sobie główkę, przykładamy hak do gumy i mniej więcej możemy sobie zaznaczyć zadziorem, w którym miejscu będzie wychodził nasz łuk kolankowy. Tak, mam sobie tutaj zaznaczony, taki fragmencik wyrwałem i ok. Staramy się tak gumę nakładać na hak, żeby szedł on mniej więcej równolegle do grzbietu, tak, żeby on nam się gdzieś nie przekrzywiał, bo wtedy hak się będzie chował i może to nam przeszkodzić w poprawnym zacięciu ryby. I ok, mamy już sobie zaznaczone, przymierzone i od czego zaczynamy? Wbijamy sobie delikatnie tutaj w początek gumy. Staramy się prowadzić, tutaj też sobie sprawdzamy, czy jest równo. Staramy prowadzić się tak, aby tutaj patrzeć sobie od góry, czy idzie nam hak równo. Powoli nie spieszymy się tak, żeby to zrobić w miarę dokładnie. Hop. I gdy już jesteśmy w tym miejscu, gdzie mamy zaznaczone to wcześniejsze miejsce, przebijamy hak, hop. Wprowadzamy hak w gumę. Tutaj, jeżeli trzeba, to poprawiamy, żeby to było jak najbardziej proste. Hop. I w taki oto sposób mamy bardzo szybko dozbrojoną gumę, a właściwie to uzbrojoną. I tak, jeżeli łowimy na rzekach, staramy się, aby to zbrojenie było jak najbardziej proste, jak najbardziej symetryczne, tak żeby nigdzie gdzieś ta guma nam się nie krzywiła, ponieważ może to wpłynąć na złą pracę przynęty przez nurt, ona może być inaczej znoszona, a ta przynęta ma jak najbardziej w najlepszy sposób prezentować się i imitować prawdziwą, żywą rybkę. Także tak jak widzicie, jest to proste, szybkie i co? Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek.